Jaki blat do kuchni wybrać? Część trzecia. Dzisiaj trochę o blatach kompaktowych, o których mało kto słyszał. Zobaczcie, tutaj widoczny jest taki blat. On ma bardzo cienką krawędź. Ta krawędź w tym przypadku jest czarna i najczęściej taka jest. Wzór nadrukowany jest na takim blacie na samej górze. Tu mamy taki wzór, który imituje kamień. Laminaty kompaktowe, tak zwane HPL, produkuje się z wielu warstw papieru, które są impregnowane żywicą, sprasowywane pod wysokim ciśnieniem, dlatego są bardzo odporne i są też wodoodporne. I jeżeli chcecie zastosować umywalki podwieszane, to w blacie zwykłym laminowanym tego nie zrobicie, bo krawędź będzie widoczna i tam jest najczęściej płyta wiórowa, woda się tam dostanie. Chociaż są wyjątki, bo różne są techniki wykonywania takich blatów. W przypadku HPL-u nie mamy takiego problemu, więc ten materiał jest bardzo odporne i występują też w cienkich grubościach, na przykład 12 mm, więc jak lubicie wąskie, cienkie blaty, to akurat właśnie taki blat będzie dla Was. Plusy: wytrzymała powierzchnia, odporna na uderzenia, jest wodoodporny, higieniczny, łatwy w czyszczeniu, odporny na różne środki. Minusy: rdzeń najczęściej jest czarny lub biały, nie każdemu to odpowiada. W przypadku rdzenia kolorowego najczęściej jest konieczna dość duża dopłata, czyli powoduje, że ten blat jest dużo, dużo, słuchajcie, droższy. I tutaj mamy taką krawędź, pokażę Wam zbliżenie na krawędź. Jeżeli Wam się podobały te materiały, zasubskrybujcie tutaj ten kanał, możecie polubić go i czekam w komentarzach, jaki Wy blat macie u siebie w kuchni.